Żeby bezpiecznie przeprowadzić transakcję nieruchomości, sprzedaży nieruchomości bądź zakupu nieruchomości, warto zgłosić się do dużego, profesjonalnego biura. Dlaczego? Dlatego, że na pierwszym etapie, kiedy przyjmujemy ofertę do sprzedaży, profesjonalista, czyli pośrednik, przede wszystkim sprawdza aktualny stan dokumentów, aktualny stan prawny nieruchomości. Jest w stanie wskazać, już doradzić właścicielowi, które dokumenty będą niezbędne do sprzedaży. Inne dokumenty są konieczne przy sprzedaży mieszkania tak zwanego hipotecznego, inne dokumenty są konieczne przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeszcze inne w przypadku, gdy mieszkanie zostało nabyte w drodze darowizny i jeszcze inne w przypadku, gdy mieszkania zostały nabyte w drodze spadku. Czy już na etapie przyjęcia oferty, przygotowywania się do sprzedaży, profesjonalista pośrednik jest w stanie wskazać listę koniecznych, niezbędnych dokumentów do sprzedaży. Również umowa przedstawna powinna gwarantować bezpieczeństwo. Aby było zagwarantowane to bezpieczeństwo, nasze umowy przedwstępne sporządzane są przez radców prawnych i adwokatów. Nie robią tego pośrednicy jak w małych biurach. W dużym biurze powinien być do tego dedykowany prawnik, bądź tak jak w naszym przypadku są to już radcowie prawni, bądź też adwokaci. Ostateczna umowa, czyli umowa końcowa przenosząca własność nieruchomości, sporządzana jest u notariusza, który został przez nas zaproponowany stronom. Jest to notariusz, z którym wieloletnią mamy już współpracę. Dzięki wieloletniej współpracy z notariuszem też jest zagwarantowane bezpieczeństwo. Jeżeli zdarzy się tak, że podpisujemy umowę końcową u notariusza wskazanego przez stronę kupującą, bo kupująca ma do tego prawo, wówczas rolą pośrednika jest zadbanie o to, aby umowa była dwustronna, czyli chroniła interesy obu stron. Klienci, którzy z nami współpracują, powierzają nam sprzedaż swojej nieruchomości, ponieważ wiedzą, że zrobimy to w sposób profesjonalny i gwarantujemy bezpieczeństwo.